Życie mieszkańców w okresie II wojny światowej, wspomina pani Zofia Śmierciak. Druga wojna światowa była najbardziej krwawą w dziejach ludzkości. Wojny te wywołały zbrodnicze siły faszystowskie Niemiec, Włoch i Japonii, które dążyły nie tylko do panowania nad światem, ale i do zniszczenia całych narodów. Druga wojna światowa trwała od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. W dniu 1.9.1939 roku, wspomina pani Zofia Śmierciak, była piękna pogoda. Księżyc był w pełni. Takie chwile pamięta się całe życie. Wybrałam się do Ciężkowic, dalej wspomina pani Zofia. Do Ciężkowic chodziło się pieszo lub jechało konno. Nie było drogi, nie było też autobusów. Po drodze spotkałam przedwojennego kierownika szkoły w Siekierczynie, pana Józefa Ziębę. Pan kierownik był oficerem wojskowym w czynnej służbie podczas I wojny światowej. Zawsze interesował się polityką i uczył patriotyzmu dzieci i młodzież. Miał też radio na słuchawki. Niewielu ludzi wtedy miało radio. Otóż pan Ziemba zatrzymał mnie i poprosił o powrót do wsi i powiadomienie mężczyzn, że wybuchła wojna. Prosił, by mężczyźni się zebrali, bo pójdą do wojska, które stoi za Tarnowem. Ja aktywnie działałam w kole Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Interesowałam się polityką. Uczyniłam, jak polecił pan Ziemba. Mężczyźni przerwali wszelkie prace i spotkali się u mojego ojca, pana Józefa Pani. Przygotowywali się do wypełnienia poleceń pana Ziemby i czekali na dalsze rozkazy. Sytuacja jednak się zmieniła. Nie dotarli do wojska, wszyscy natomiast poszli do lasu. Samorzutnie zaczęto tworzyć oddziały samoobrony. Tak powstała partyzantka. Oddziały partyzanckie na tych terenach były dobrze zorganizowane i działały całą wojnę. Już 5 września cała kolumna wojska niemieckiego przejechała od Ciężkowic przez Borowice i Pławno do Bobowej. Na ludzi padł blady strach. Przynależność do partyzantki była utrzymywana w głębokiej tajemnicy. Za przynależność, za pomoc partyzantom, za wszystko groziła śmierć. Śmierć całej rodziny, a nawet całej wsi. Tak została spacyfikowana wieś Jamna. Domy spalone i ludzie żywcem spaleni. Taka była kara za pomoc bandytom, bo bandytami nazywano polskich partyzantów. Czasy II wojny światowej były ciężkie do przeżycia. Strach, strach, przed wszystkim ogromny strach. Brakowało chleba, odzieży, butów. Ludzie często jedli lebiodę, ubierali się w odzież z papieru, nosili buty z drewna. Rolnicy oddawali wszystko na kontyngent. Za to dostawali tak zwane bezsukrzaj, czyli kartki na zakup jedzenia, ubrania, wódki. Oddawali Niemcom wszystko, zboże, ziemniaki, mięso, mleko. Jeśli ktoś nie mógł wywiązać się z kontyngentu, doczekała go za to śmierć. Życie ludzkie było nic nie warte. Wszyscy oprócz matek z małymi dziećmi musieli chodzić do okopów. Praca przy okopach była bardzo ciężka. Ziemię kopano łopatami i robiono umocnienia. Kopano okopy w Zborowicach, Bruźniku i bardzo silne umocnienia na wzniesieniach Falkowej. Ludzie pracowali od rana do wieczora, niezależnie od pogody. Niemcy robili łapanki i złapanych zabierali do obozów Bobowej, a później wywozili do pracy przymusowej niewolniczej w Niemczech. Polakom przebywającym w obozie przejściowym w Bobowej dużo pomagał pan Stefan Żaba z Bruśnika, nazywany Głupim Stefkiem. Na przymusową pracę zostali wywiezieni pan Tomasz Pruchnicki, pan Feliks Dzięcina, pan Paweł Paczuła, pan Jan Stawiarski. Żaden z nich nie doczekał czasu odszkodowań. Jedynie pan Jan Gucwa, ale do pracy niewolniczej, został skierowany z obozu jenieckiego. Był on bowiem w czynnej służbie wojskowej i do niewoli niemieckiej dostał się w kotle pod Pszczyną. O ludziach mówię,
miała Falkowa przedstawicieli w pierwszym transporcie do Oświęcimia. Był to pan Jan Kurzawa, który zginął w Oświęcimiu, oraz pan Adam Jurkiewicz. Adam Jurkiewicz umieszczony był w tym samym bloku, w którym znajdował się ojciec Kolbe. Był świadkiem wystąpienia ojca Kolbe i dobrowolnego zgłoszenia się na śmierć zagajowniczka. Zeznał na procesie beatyfikacyjnym ojca Kolbego. Panu Jurkiewiczowi udało się uciec z obozu w Oświęcimiu. Po ucieczce został partyzantem Armii Krajowej. Zmarł w 1998 roku. Mieszkańcy Falkowej pomagali również Żydom. Za pomoc Żydom groziła śmierć całej rodzinie. Żydzi byli jeszcze gorzej traktowani niż Polacy. Na terenie Falkowej za pomoc Żydom został rozstrzelany pan Ignacy Fryda. Miała Falkowa też dwóch Sybiraków, o których dziejach nikt nie pamięta. Był to pan Stanisław Stawiarski i jego brat pan Wincenty Stawiarski. Obaj panowie w 1939 roku byli w czynnej służbie wojskowej. Stali na granicy wschodniej Polski. Przeżyli chyba największą tragedię tego czasu. 17 września 1939 roku zostali wzięci w dwa ognie. Od zachodu strzelali do nich Niemcy, a od wschodu Rosjanie. Zostali tedy wzięci do niewoli rosyjskiej i wywiezieni na Sybir. Pan Stanisław Stawiarski wrócił po 15 latach katorżniczej niewoli. Jego brat Wincenty zginął w drodze powrotnej zesłania. Dzisiaj już w Falkowej niewielu ludzi pamięta lata II wojny światowej. Prawie wszyscy już umarli. Są jeszcze osoby, które jako dzieci pracowały przy okopach i ubiegają się o dodatek do emerytury. Do nich należą pani Ewa Kurzawa, pani Niemiec, pani Janina Krakowska, pani Kantor, pani Aleksandra Ligenza i pan Stanisław Bacia. Ludzie żyli w ciągłym strachu. Nocą przechodzili przez wieś partyzanci, dniem przechodzili Niemcy. Niemcy ze wsi zabierali zakładników i przetrzymywali ich w tarnowskim więzieniu. Zakładnicy wymieniani byli co 10 dni. Gdyby w tym czasie był atak partyzantów na okupanta, do zakładnicy natychmiast byli rozstrzelani. Pamiętam zabranych zakładników: pan Jakub Pociecha, pan Wojciech Śmiertka i mój ojciec, pan Jan Józef Bania. Te 10 dni trwały całą wieczność. Wrócili. Inni zakładnicy mieli mniej szczęścia. Zostali rozstrzelani. Pamiętam dzień 17 stycznia 1945 roku. Na ten dzień wszyscy czekali przez całą okupację. Niemcy uciekali przed wojskiem rosyjskim, padali od kul. Zostali pochowani w zbiorowej mogile w Górnej Falkowej koło domu pana Pyrka. Ludzie odetchnęli, ale na krótko. Tak, zakończyła wspomnienia o ludziach, mieszkańcach Falkowej pani Zofia Śmierciak. Na zakończenie pani Zofia dodała: dzisiaj, kiedy mamy duże możliwości zwiedzania i podziwiania obcych krajów, kiedy stoimy u drzwi Unii Europejskiej, pamiętajmy o dziejach Polski, o ludziach, którzy tę Polskę budowali, za nią walczyli i nawet ginęli. Nie wolno nam tego zapomnieć. Dziękuję.